Hisense 55U8HQ, czyli telewizor, który stoi tutaj za mną, jest to model, który zrywa z wieloma stereotypami, których nauczyliśmy się o chińskich telewizorach. No dlaczego? Jeżeli ktoś kupi sobie chiński telewizor i powie to na przykład znajomemu, to tamten pomyśli, no tak, najprawdopodobniej marka, której nikt nie zna, najprawdopodobniej po prostu kupił go dlatego, że był tani, a jakość, no może być co najwyżej przyzwoita. I tutaj nic się nie zgadza, bo Hisense to jest po pierwsze marka, która dosyć mocno rozpycha się na światowych rynkach po to, aby jej rozpoznawalność naprawdę była jak największa. I świadczy o tym chociażby to, że Hisense w tym roku w Katarze na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej jest oficjalnym partnerem tego wydarzenia. Druga sprawa, no to cena. Ten telewizor oczywiście nie należy do najtańszych. Za ten telewizor troszeczkę trzeba wydać i to są prawie że porównywalne pieniądze do na przykład koreańskiej czy japońskiej konkurencji. No ale tu idzie właśnie trzecia sprawa, bo za tym idzie jakość. To nie jest telewizor, który miał być tani, to nie jest telewizor, który miał być korzystny w zakupie. To jest telewizor, który ma być po prostu najlepszy. Ma być jakością premium, ma zadowolić najbardziej wymagających na przykład kinomaniaków, czy fanów sportu, albo na przykład gier. I są tu zastosowane w zasadzie najlepsze dostępne technologie, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wyświetlaniu obrazu najwyższej jakości. Jeżeli i Wy jesteście ciekawi tego telewizora, jak on działa, co potrafi, to koniecznie oglądajcie ten materiał. Maciek Turalski, zapraszam Was do oglądania. Już pierwszy rzut okiem na telewizor pokazuje nam, że Hisense postawiło na odważne podejście i zrywa z nieco nudnymi już bezramkowymi telewizorami. Ramka oczywiście jest bardzo mała, praktycznie minimalna, ale odznacza się ona swoim kolorem, bo nie jest to czarna ramka, tylko taka ciemno-siwa, widać ją. A co? Druga sprawa to miejsce, w którym umieszczono głośniki. Umieszczono je pod telewizorem, ale nie ukryto w jakimś tam jakiejś czarnej obudowie, takiej, aby nie było tego widać. Jest tutaj po prostu dolna listwa zamaskowana materiałową maskownicą, no bo czemu nie? Tak się robi na przykład z soundbarami, tak się robi na przykład z głośnikami. Tutaj taka niewielka dolna belka z materiałową maskownicą naprawdę wygląda bardzo przyzwoicie i elegancko i jest na niej tylko nieduże logo producenta, no bo czemu nie? To wszystko postawione jest na pojedynczej nodze, ale jest to taka szeroka płyta, nad którą telewizor jakby nieco lewituje, za nią można schować wszystkie kable i naprawdę wygląda to bardzo elegancko. Jeżeli chodzi o dołączonego pilota, to jest on już taki nieco bardziej standardowy, chociaż wygodny w użytkowaniu. Wszystko jest co prawda plastikowe, ale z dobrych gatunkowo materiałów. Wszystkie przyciski są duże, bardzo czytelne i łatwo wejść na przykład chociażby we wszystkie aplikacje, które mogą nas interesować, bo jest dużo przycisków skrótu. To jest naprawdę bardzo fajne. Mówiąc na początku o tym, że jest to telewizor klasy premium, należy trochę rozwinąć, bo nie chodzi o to, że jest to tylko telewizor 4K, że jest 20-hercowy, że ma HDMI 2.1, to ma większość telewizorów, które kosztują trochę więcej niż podstawę. Przede wszystkim ekran, który jest tutaj zainstalowany, to jest bardzo ważne, ponieważ jest to tak zwany ekran z kwantowymi kropkami, czyli on jest bardzo popularny i znany jako rozwiązanie pod tytułem QLED. Ale drugie to jest mini LED. To jest bardzo istotne. Mini LED chodzi tutaj o podświetlenie tej matrycy, które jest bardzo zminimalizowane i tych kropek LEDowych podświetlających jest kilkadziesiąt razy więcej niż poprzednio było. Co się z tym wiąże? Jeżeli mamy tak zwany Direct LED, czyli podświetlenie bezpośrednie, które jest za całą tą właśnie matrycą, jeżeli jest tam podświetlenie mini LED, to możemy dużo lepiej kontrolować czerń i kontrast. Chodzi tutaj oczywiście o system lokalnego wygaszenia. Ten system lokalnego wygaszenia jest dużo bardziej szczegółowy, dużo dokładniej wygasza nam ekran i dużo lepiej pokazuje czerń i jasność obok siebie. I to wszystko wpływa na to, że ten obraz jest widoczny dla naszego oka dużo lepiej, dużo dokładniej, dużo bardziej precyzyjnie. Przede wszystkim kontrast, taki naturalny kontrast, który my widzimy, staje się dużo, dużo lepszy. Jest to rozwiązanie, które jest stosunkowo od niedawna na rynku. Ja bardzo je chwaliłem w telewizorze Samsung i tutaj również jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak to po prostu działa.
Świetny ekran to tylko część dobrobytu, który oferuje nam producent. Telewizor posiada właściwie wszystkie najlepsze rozwiązania, które po prostu da się zastosować w nowoczesnych telewizorach. Odświeżanie 120 Hz, bardzo istotne przy oglądaniu sportu, czy na przykład graniu w gry. Są tutaj oczywiście złącza HDMI 2.1, obsługujące zarówno 4K w 120 Hz, jak i takie systemy jak AMD FreeSync, VRR czy ALM. Są to niesamowicie istotne funkcjonalności dla graczy, którzy chcą podłączyć albo konsolę, albo komputer do tego telewizora i grać na dużym ekranie. Telewizor będzie się synchronizował z kartami graficznymi lub z konsolami pod kątem czasów odświeżania i naprawdę będzie to wyglądało bardzo dobrze podczas wyświetlania nawet takich najszybszych, najbardziej zaawansowanych rozgrywek. W HDMI 2.1 zastosowano także EARC, czyli przesył dźwięku Dolby Atmos na przykład na kino domowe. To jest niesamowicie istotne właśnie dla fanów filmów, którzy chcą taki telewizor połączyć z nowoczesnym kinem domowym, mieć Atmosa, mieć głośniki wszędzie pod sufitem, z tyłu, z przodu, z boku i tak dalej. Chcą mieć ten dźwięk przestrzenny. To naprawdę działa, to naprawdę wypuszcza Atmosa i obsługuje w pełni. Telewizor obsługuje oczywiście najwyższe dostępne technologie HDR, czyli HDR10+, oraz Dolby Vision. I to wszystko czyni go doskonałym narzędziem do filmów, seriali, oglądania sportu, grania w gry. I ta uniwersalność nie rozmywa jednocześnie jakości, ponieważ jest to naprawdę sprzęt dla bardzo wymagających użytkowników. Ja osobiście spędziłem trochę czasu z tym telewizorem, miałem okazję używać go jako mój telewizor do codziennego oglądania przede wszystkim filmów, seriali, bo to jest to, z czego najczęściej ja korzystam, ale trochę też pograłem w gry, troszeczkę pooglądałem przy okazji meczy w piłce nożnej, no bo wiadomo, jaki mamy okres, czyli Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No i tutaj muszę przyznać, że przy takiej zwykłej telewizji naprawdę dobrze działają procesory, które wygładzają i wyostrzają obraz. Dzięki temu normalna telewizja, która jest, no wiadomo, przeciętnej jakości, wygląda naprawdę gładko, jednocześnie ten telewizor wyciąga z obrazu jak najwięcej szczegółów, ale nie ma pikselozy i nie ma jakiegoś lagowania, ponieważ są tu również procesory, które zarządzają szybkim ruchem i naprawdę dobrze sobie z tym radzą. Jeżeli chodzi już o seriale czy o filmy, tak zwane kino domowe, to czerń, która jest w tym telewizorze i właśnie to jest zasługą tej technologii Mini LED, Direct LED, czyli podświetlenia bezpośredniego i systemu lokalnego wygaszenia. Ta czerń wygląda naprawdę fantastycznie. I naprawdę bardzo dobrze to działa, jeżeli w jednym miejscu jest jasno, w drugim jest ciemno, to tu rzeczywiście jest jasno, a tu rzeczywiście schodzi nam do ciemnego. O takie na przykład sceny jak ta, która teraz jest widoczna za mną. Tutaj naprawdę jest to bardzo ciemny obraz, a tutaj dosłownie ta jasność z tych latarni wręcz potrafi strzelić czasami w oczy. Właśnie możemy przejść do trzeciej sprawy, czyli do oglądania w HDR-ze, a tym bardziej w Dolby Vision. No przecież nie trudno, żeby każdy z Was zobaczył Dolby Vision, bo to jest chociażby w Netflixie taka technologia. Jeżeli macie tego Netflixa Premium, to oczywiście są także filmy w Dolby Vision. Tutaj telewizor robi się naprawdę ostry. Kurczę, ta jasność szczytowa, która podawana jest w piku do 1300 nitów, to jest naprawdę bardzo dużo. Nawet jeżeli ten telewizor takiej nie osiągał, to nawet jeżeli to jest 1000 nitów, to jest naprawdę ogrom. Wtedy, gdy na przykład jakaś scena pokazuje, nie wiem, przejście z ciemnego do jasnego pomieszczenia, to po prostu widzimy aż strzał w oczy. Gdy na przykład taki samochód nadjeżdża w nocy prosto na nas, to widzimy, jakby te reflektory rzeczywiście nas oślepiały. No i co? Możemy powiedzieć, że no ale ja nie chcę, żeby mnie oślepiało. No ale naturalnie te reflektory by Cię oślepiły. Więc o to chodzi, żeby pokazać jak najnaturalniej ten obraz, jak najbardziej naprawdę. Mimo to, że może Tobie się to czasami nie podobać. Ale jak dla mnie to jest coś, za co mogę bardzo docenić właśnie ten sprzęt, bo obraz wygląda świetnie. Widać, że przyłożono się tutaj do tego, żeby nie było kompromisów. To ma być obraz naprawdę wysokiej jakości, to ma być obraz naprawdę naturalny. I oczywiście możemy go dostosować, bo w menu jest dużo opcji ustawień obrazu. Są ustawienia takie zdefiniowane przez producentów, są ustawienia, które my możemy dopracować do siebie, ale jakby nie było, to obraz tutaj jest naprawdę dobry, a możliwości są po prostu ogromne. Wow, bardzo doceniam ten telewizor pod tym względem i uważam, że jest to no, czołówka tego, co dzisiaj mamy dostępnego na rynku. Przejdę jeszcze dalej do kwestii dźwięku, bo producent tutaj się chwali, że oczywiście w tych głośnikach, które są pod spodem, no i wiadomo w obudowie, jest system 2.1.2, czyli no tak jakby dwa głośniki przednie, subwoofer i dwa głośniki tylne. Jest to dźwięk, który oczywiście obsługuje Dolby Atmos, dźwięk przestrzenny. No i powiem Wam tak, no ja osobiście mam do czynienia z dźwiękiem sporo lepszej jakości na co dzień, więc no coś takiego nie robi na mnie jakiegoś ogromnego wrażenia, ale rzeczywiście tą przestrzenność tego telewizora słychać.
A druga rzecz, za co bardzo chciałbym pochwalić ten telewizor, to zrozumiałość mowy. Ta jest na niesamowitym poziomie. Chodzi tutaj o średnie tony, które wyciągają właśnie wokale, głos, czyli jakieś wiadomości, informacje, dialogi w filmach, w serialach. To wszystko jest słyszalne naprawdę świetnie. Przede wszystkim bardzo wyraźnie. Nawet dla osób, które mają jakieś problemy ze słuchem, które nie dosłyszą, używają aparatów, to wiem, że taki sprzęt bez jakiejkolwiek pomocy, jakiegoś soundbara, czy kina domowego, czegokolwiek, on sobie naprawdę dobrze poradzi. Ostatnia już sprawa to system Smart TV. No wiadomo, że jest to telewizor, który jest smart, który ma dostęp do aplikacji. Jest tutaj autorski system firmy Hisense, to jest system Vida. Ten system, on wygląda dosyć podobnie do tego, co mamy w Androidzie, do tego, co mamy w LG na przykład. Po prostu są kafelki, po których nawigujemy, wybieramy aplikacje, które nas interesują. To, co jest tutaj dobre, to, że autorski system sprawia, iż jest on dopracowany pod te procesory, które są właśnie tutaj w środku. Czyli chodzi to wszystko naprawdę płynnie. Chodzi to dobrze, nie zacina się, chodzi płynnie, włącza się szybko, odpalają wszystko, aplikacje odpalają się szybko, bo wszystko jest po prostu pod to zrobione. Jest to taki all-in-one, który fajnie działa. Aplikacje, te najpopularniejsze na świecie oczywiście są dostępne. Netflix, YouTube, Amazon Prime itd., itd. Z polskich na razie jest trochę mniej, ale z tego co wiem, to firma stara się i rzeczywiście dostosowuje te aplikacje do swojego, albo dostosowuje swój system do tych aplikacji. W każdym razie robi tak, żeby to działało i coraz więcej tych aplikacji już się pojawia. Więc raczej nie obawiałbym się specjalnie o funkcjonalność, a mogę pochwalić za to, że działa to sprawnie. Dobra platforma, można z niej śmiało korzystać. No i moi drodzy, na końcu podsumowując, co to jest za sprzęt? No Hisense to jest na pewno sprzęt, który jest, znaczy Hisense 55U8HQ, bo są oczywiście też inne serie, o których nawet mówiłem w wideotestach. U8HQ to jest na pewno seria premium, seria dla bardzo wymagających, seria dla tych, którzy chcą mieć wysoką jasność, chcą mieć dobre zarządzanie czernią i szukają czegoś możliwie bardzo uniwersalnego. Bardzo polecam. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć!